Jak wyglądają święta u Pana w rodzinie? Czy teraz obchodzicie te święta Bożego Narodzenia tak samo, jak pamięta Pan, jak one wyglądały, jak był Pan mały? Przede wszystkim u mnie święta Bożego Narodzenia zawsze są liczne, ponieważ teraz obchodzimy z rodziną, z naszymi rodzicami, moimi, mojej żony. Kiedyś obchodziliśmy z dziadkami i babciami wszystkie święta i oczywiście te są teraz najbardziej wspominane, ponieważ one już uciekają z naszej pamięci, a chcemy zostawić jak najdłużej te wspomnienia, bo były bardzo fajne. W związku z tym tak, no, takie wspomnienia z dzieciństwa są najfajniejsze, zwłaszcza kiedy chodziło o całą procedurę wyglądania za pierwszą gwiazdką, szukania Mikołaja, a miało się przede wszystkim starszych kuzynów, którzy wiecznie robili wszystko, żebyśmy tej pierwszej gwiazdki nie zobaczyli. Tak? I te chwile wspominam najfajniej. Oczywiście tradycja zawsze była, odpowiednia ilość potraw, kolędowanie przy stole, dzielenie się opłatkiem, no i później jak to młodzi, jak to dzieci, tak? Wszyscy wyglądali tam, kończyli posiłki szybciej, żeby tylko zajrzeć, że tam pod choinką przypadkiem coś leży, czy nie. Czy ma Pan jakąś ulubioną swoją potrawę wigilijną? Znaczy ja jestem z reguły rybny, więc wszystkie postaci karpia, śledzika, ryby po grecku, wszystkie postaci ryby uwielbiam. Niestety, co widać, próbuję wszystkiego. Czy jest coś, czego Pan nigdy nie lubił, albo może jeszcze cały czas nie lubi? Chyba nie ma takich potraw. Jeżeli chodzi o potrawy, jeżeli chodzi o same święta, to no wiadomo, są magiczne, więc każdy czeka z utęsknieniem na te święta. Zupełnie inaczej się przeżywa te dni niż wszystkie dni dnia codziennego, niż nawet inne święta. Tak? No są jednak takimi szczególnymi świętami. A teraz, jak już jesteśmy dorośli, mamy swoje dzieci, to najfajniejszy jest ten cały proces szykowania się z dziećmi do tych świąt. Takich te oczekiwanie na świętego Mikołaja, na święta, na te spędzanie czasu z rodziną, to jest teraz najfajniejsza rzecz, jaka może się przydarzyć w życiu dorosłym. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Jak Pani wspomina Boże Narodzenie, kiedy była Pani małą dziewczynką? Czy są jakieś święta, które tak zapadły Pani w pamięć? Och, w ogóle to jest chyba zmiana klimatyczna. Moje dzieciństwo i moje święta to śnieg, olbrzymi śnieg. Nawet takie zaspy, które zasypywały mój rodzinny domek na wsi, że chcąc schłodzić jakieś tam specjały do wypieków, tośmy wykopywali takie sobie norki w tym śniegu i tam się to wkładało. Także to zupełnie nie ten klimat. Jeżeli chodzi o ten. Natomiast atmosfera na pewno ta sama, to znaczy wtedy to świeże drzewko i jako dzieci mieliśmy wielką uciechę z tego ubierania i z tej całej atmosfery. To się nie zmieniło i to się nie zmienia i staram się jakby to kontynuować w własnym domu, chociaż to już też nie to pokolenie, to znaczy atrakcja związana z choinką i z całym tym rytuałem ubierania. W tej chwili, jak patrzę na moje wnuki, to tak by jakby to zobojętniało, co ze smutkiem stwierdzam. No ale myślę, że trzeba unikać takiego tylko spojrzenia na to, na ten materializm związany z prezentami, że ta atmosfera i to bycie razem jest chyba najważniejsze. Czego u Pani w domu nie może zabraknąć na wigilijnym stole? To kolejny problem, ponieważ ja wiem, tak jak zmienił się klimat, zmieniają się chyba i gusty smakowe. Także w gruncie rzeczy te klasyczne kluski z makiem już odpadły, ponieważ nie są akceptowalne przez szczególnie moich wnuków, którzy są wybredni. No ale no, oczywiście, to znaczy klasyczny barsz, klasyczne uszka i grzyby, których w tym roku akurat nie było w brud, więc można z nimi różne dania robić. Także, no ale na pewno bez przesady, nie ma tych 12 potraw, które tradycyjnie były, ponieważ no, patrząc tak oszczędnościowo, należy tyle przygotować, ile się skonsumuje, żeby to nie zostawało tylko na zasadzie, że na stole ma stać. Także takie praktyczne podejście do konsumpcji również i w Wigilię i w te święta. Czy są jakieś słodkości, które będą na Pani stole wigilijnym, na które Pani czeka, na które czeka Pani rodzina? No to tu tradycja, czyli piernik, makowiec, no ewentualnie sernik, ale też ja bym wszystko
Wszystko z umiarem, wszystko z umiarem. Czy pani wnuki zasłużyły na przyjście świętego Mikołaja i pod choinką znajdą prezenty, czy będzie ta przysłowiowa rózga? No ja rózgę, jeżeli już, to staram się szykować na 6 grudnia, chociaż strasznie nad tym ubolewają. No i symbolicznie dla spełnienia tej radości, tych dobrych wspomnień, żeby im zostały z dzieciństwa, te prezenty pod choinką na pewno się znajdą. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję.